czego nie opłaca się importować z Chin przez wysokie ceny transportu. Zanim przejdziemy do meritum, zapisz się na całkowicie darmowy webinar, który masz w opisie. Webinar jest prowadzony całkowicie na żywo i masz możliwość zadania na żywo swojego pytania. Okej, jak wiecie, ceny transportu z Chin do Polski, do Europy i zresztą nie tylko, bo do Stanów Zjednoczonych tak samo wzrosły bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że spadną, ale zanim spadną, wiele produktów przestało się opłacać importować, albo może nie o tyle, co się przestało, co mniej się na nich zarabia. Zastanowimy się, jakie to są produkty oraz co można zrobić. Mam pewne wskazówki, których importerzy importujące pewnie te produkty, na których przestali tyle zarabiać, mogą się trochę odbić. Produkty, które są dosyć duże gabarytowo, na których są niskie marże, będą najbardziej dotknięte przez te właśnie wysokie ceny transportu. Powiem od razu, że nagrałem wcześniej film, co opłaca się importować i masz go również w opisie, jak na przykład małą elektronikę użytkową, na nią tak mocno cena transportu nie wpłynie, bo produkt mały, a drogi. Natomiast jeżeli produkt jest w miarę duży, ale jednak cena nie będzie aż tak wysoka, to ta cena transportu mogła mieć horrendalne znaczenie. Można tutaj jako pierwszy przykład dać meble. Branża meblowa na pewno dosyć mocno ucierpiała na tym całym problemie z transportem i powiedzmy sobie wprost, jeżeli chodzi o meble, no to można coś z tym zrobić, a mianowicie przede wszystkim zastanów się, jak pakujesz swój towar. Zobacz przykładowo, jak pakują największe firmy jak IKEA swoje produkty meblowe i oni tak naprawdę każdy centymetr sześcienny w kontenerze zaoszczędzą, żeby zapakować produkt jak najlepiej. Pogadaj ze swoim chińskim dostawcą. Czy możemy przepakować produkt, żeby zajmował mniej miejsca? Może wysłać go w częściach. To też jest bardzo dobre rozwiązanie. Kolejnym sposobem, i to można użyć niezależnie, czy importujesz meble, czy inny produkt, jest wysłać osobno produkt, a osobno przykładowo kartony opakowania. Kolejny produkt, meble ogrodowe i zresztą wiele sprzętów ogrodowych może zostać również dotknięte przez te wysokie ceny transportu. Tutaj tak samo warto się zastanowić, czy da się towar jakoś przepakować, a może wstrzymać się z wysyłką. Może jednak ten import zrobić trochę później, po chińskim Nowym Roku, kiedy prawdopodobnie ceny spadną. Także drugim sposobem jest po prostu trochę poczekać. Porozmawiaj z swoim chińskim dostawcą, może Ci towar zmagazynować na pewien czas i jeżeli nie musisz mieć towaru na dzisiaj, często lepiej zrobić to za jakiś czas. W tą samą kategorię można włożyć materiały budowlane. Ja tu chciałem oczywiście powiedzieć, że trzeba dokładnie policzyć każdy produkt indywidualnie i niektóre produkty cały czas się będzie importować, bo jak widzicie, cały czas meble przykładowo są dostępne i część materiałów budowlanych cały czas jest dostępna. Zależy to, po ile kupujemy, jak jest to duży wolumen i tak naprawdę od wielu czynników. Także pamiętaj, że niezależnie od tego, co usłyszysz u mnie na YouTubie czy u kogokolwiek innego, zawsze przelicz sobie produkt indywidualnie. Ale materiały budowlane zdecydowanie wpadają w tą kategorię. Kolejną kategorią, i tutaj zmartwienie dla dzieci, są często zabawki. Zwłaszcza te duże zabawki, albo które mają duże objętości, na przykład duże pluszaki, mogą rzeczywiście przestać być opłacalne przy imporcie. Także jeżeli działasz w kategorii zabawkowej, to bardzo dobrze, żeby przejrzeć swoje produkty dokładnie i zobaczyć, gdzie możesz zaoszczędzić, importując jednak mniejsze zabawki. Dodajmy również, że tutaj dobrym rozwiązaniem jest wysłanie osobno produktu, a osobno może opakowań gdzieś obok. Także wysłanie produktów w części. I jeszcze na koniec AGD, zwłaszcza AGD takie mniejsze, typu jakieś tostery na przykład. No niezbyt duże marże, niezbyt wysokie ceny, a jednak zajmują relatywnie dużo przestrzeni. Także te produkty AGD również mogą zostać dotknięte bardzo tymi cenami transportu. Produktów jest więcej, które zostały dotknięte wysokimi cenami transportu i innymi problemami. A pamiętaj też, żeby sprawdzić inne formy transportu, porównać ofertę u innych spedytorów, na przykład na ShipHub.pl. Pamiętaj, żeby dać suba i łapkę w górę. Do zobaczenia.